Cześć. W kolejnej części serii Akustyknie zagramy dzisiaj utwór Niepoczewka grupy Perfect. Link do mojej wersji oraz aranżacji znajdziecie w tym oto miejscu, także zachęcam do posłuchania. Natomiast my się teraz skupimy na tym, żeby powoli zagrać poszczególne części utworu. Zawsze na początku polecam zapoznanie się z akordami, które występują w utworze, nauczenie się ich, ponieważ pod tymi akordami kryje nam się oczywiście melodia. Będzie znacznie łatwiej wam ją zagrać. Ale teraz omówię, w których pozycjach powinniśmy grać akordy w tym utworze, żeby fajnie znaleźć sobie melodię. Zwrotka ma trzy akordy. Akord A-dur, Fis-moll oraz akord E-dur. Tak jest. Ale zanim przejdziemy do zwrotki i melodii, proponuję zająć się wstępem. Wstęp jest grany na tych samych akordach, z tym, że wstęp gramy z A-durem, Fis-mollem oraz E-durem właściwie, które znajdują się na pozycji dziewiątej. Tutaj mamy akord A-dur. Bardzo podobny kształt do D-dura, który jest grany na progu drugim. Ale jeżeli przesuniemy ten sam kształt na próg odpowiednio 9, 10, 11, otrzymamy akord A-dur, dodając pustą strunę A. Następnie mamy akord Fis-moll. Teraz podnosimy tylko nieznacznie palec pierwszy, tworząc poprzeczkę i dodajemy w basie dźwięk Fis, który się znajduje w tym miejscu, próg 9, struna A5. Otrzymujemy dźwięk Fis-moll, konkretnie 7, ale to akurat jest fajny dodatek. No i następny akord to jest akord E-dur. Akord E-dur trzymamy jednym palcem, grając go przez trzy struny D, G oraz strunę H, dodając pustą strunę E6. Czyli mamy wstęp A-dur, Fis-moll oraz E-dur. No i na początku tego utworu jest bardzo charakterystyczna dla tego utworu zagrywka gitarowa, która brzmi tak. Widzicie, gram ją bardzo powoli, żebyście zobaczyli, jak ustawiamy palce. Stosujemy tutaj technikę hammer-on. Tak samo w Fis-moll. Czyli mamy A-dur Fis-moll. Przechodzimy do E-dur. A-dur, Fis-moll. Na nagraniu dodałem kilka takich, powiedzmy, ozdobników, które można dodać, które są zbliżone do tej fajnej gitary a la hawajskiej, która jest grana w oryginale. I mniej więcej brzmi to tak. Czyli przechodzę palcem pierwszym na próg siódmy, mamy akord A-dur, ale w basie gramy E-dur. To nam symuluje slide, oczywiście brzmi to trochę inaczej, ale jest to bardzo zbliżone do oryginału. Tutaj zastosować taki manewr jeszcze, trochę oszukać i grając te trzy dźwięki na progu siódmym, lekko podciągnąć te trzy dźwięki, jeżeli dacie radę oczywiście, to tam trochę symuluje granie slajdem. Fis-moll.
Mhm. I jeszcze mamy taki dodatkowy ozdobnik, który brzmi tak. Teraz będzie. Symuluje nam to te dźwięki. Czyli jest to akord E-dur. I tutaj powinniśmy podciągnąć strunę G do dźwięku gis. Ale oczywiście dość ciężko jest to zrobić, grając wszystkie partie jednocześnie oraz podciągnąć strunę G na akustyku, bo jest gruba. Warto to zrobić w taki sposób. Gramy flageolety na strunie E oraz H na progu 12. Po czym gramy próg 11 na strunie G oraz próg 9 na strunie H. Co nam daje efekt? W całości. Jeszcze raz. Teraz możemy sobie przejść do zwrotki. Zwrotka A-dur. Gramy teraz w pozycji drugiej. Przechodzimy, zmieniamy pozycję. Ale tutaj mamy A-dur, no i mamy pięknie rozłożoną już melodię. Czyli... Okej. Gramy palcem pierwszym. Ja tutaj dodaję jeszcze dźwięk jakby w harmonii. Dźwięk na strunie D, jest to dźwięk E. I melodia. Melodia zaczyna się od struny H na progu drugim. Trzymamy jednym palcem, robiąc poprzeczkę. I teraz przechodzimy do akordu Fis Moll. Warto go złapać kciukiem, czyli dodajemy tylko bas na strunie E6, bas Fis. Czyli mamy A-dur. Potem mamy Fis Moll. I mamy E-dur. Zwykły, czysty E-dur. Jeszcze raz, powoli, sama melodia. E-dur. Tutaj robię takie podejście, którego chyba nie ma nawet w oryginale, ale pomyślałem sobie, dlaczego nie? Dźwięk Fis, dźwięk Gis, do A. I teraz przechodzimy do drugiej części zwrotki, tak jakby. Jeszcze raz cała zwrotka od tej drugiej części. Mhm.
zagram jeszcze raz powoli całą zwrotkę. Zobaczcie, że cała melodia jest ukryta pod tymi kształtami akordów, które obecnie trzymam. Więc nie trzeba biegać po gryfie, wszystko jest rozłożone w akordach. Zarówno wadur, fismol i edur. Jedyny zabieg, jaki trzeba zrobić, to ruszyć się o dwa progi. Na przykład tutaj. Nie płacz, Ewka. Na przykład w edurze mamy wszystkie dźwięki melodii rozłożone pod akordem, nie trzeba nic robić. Ok, to jest zwrotka. Przechodzimy do refrenu. Kończy się zwrotka. I mamy żegnam was. Hamol. D-dur. A-dur. E-dur. Fismol, edur, dedur, adur. Spróbuję jeszcze raz powoli zagrać refren z melodią. Melodia jest też ukryta pod akordami, nie trzeba daleko szukać. Zaczynamy. Refren zaczynamy małym slajdem. Można zacząć na strunie D4 z dźwięku E na fis. Dźwięk A. Też symulujemy slajd. Przesuwamy palec pierwszy z progu drugiego na próg pierwszy. Następnie mamy drugą część refrenu. Czyli jeszcze raz druga część refrenu. No i tutaj jest, nie da się do końca tej melodii zagrać ostatniego dźwięku, ponieważ trzeba przejść znowu tak jakby do wstępu. No ale jednak ta melodia gdzieś tam się ukryje pod dźwiękami basowymi. Zobaczcie, o co mi chodzi. Kończąc drugą część refrenu.
trzeba przejść tutaj. Jeszcze raz. Kończymy drugą część refrenu. I jeszcze raz zwrotka. Mam nadzieję, że te wskazówki okażą się dla Was pomocne. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie w komentarzach. Cześć!